Znajdujemy się na budowie wieżowca Skyliner na Warszawskiej Woli. Budynek będzie miał wysokość 195 metrów i będzie się składał z 45 kondygnacji nadziemnych i 5 kondygnacji podziemnych. W części nadziemnej na 30 piętrach będą znajdowały się biura, na 4 kondygnacjach podium będą znajdowały się usługi, na 2 ostatnich kondygnacjach wieży będzie znajdował się skybar oraz będzie 7 kondygnacji technicznych. Całość budynku będzie osłonięta szklaną elewacją, a wewnątrz budynku będzie 21 wind. W części podziemnej będzie znajdował się garaż na 440 miejsc postojowych. Konstrukcja budynku wykonywana jest w pełni jako żelbetowa monolityczna. Trzon budynku składa się z ścian żelbetowych o grubości do 50 cm oraz słupów okrągłych o średnicy do 120 cm. Stropy mają grubość od 30 do 24 cm. Trzon budynku zmienia geometrię pięciokrotnie na całej swojej wysokości. Przy realizacji tego wieżowca zdecydowała się na realizację z firmą Ulma, ponieważ przedstawione rozwiązania dotyczące technologii robót, bezpieczeństwa pracowników oraz zakładanej wydajności robót spełniły nasze oczekiwania. Przy wykonywaniu ścian trzonu żelbetowego wykorzystujemy system samowznoszący ATR. Cały trzon został podzielony na 3 sekcje i każda z tych sekcji posiada niezależny układ hydrauliczny. Przy wykonywaniu robót żelbetowych krawędzie zewnętrzne budynku są zabezpieczone osłonami wiatrowymi typu HWS, które pozwalają na bezpieczne wykonywanie robót. Przy wykonywaniu podium mieliśmy słupy wysokości 23 metrów. Dzięki zastosowaniu systemu pomostów SBU dla deskowań pionowych mogliśmy wykonywać słupy żelbetowe w jednym cyklu betonowania do 16 metrów wysokości. Współpraca z firmą Ulma przebiega bardzo dobrze. Cenimy sobie bardzo współpracę z całym zespołem projektowym, ofertowym, jak i technologami, na których zawsze możemy liczyć. Z całą pewnością mogę zarekomendować firmę Ulma jako godnego partnera przy realizacji tego typu projektów.